chwilą mogliście usłyszeć tekst, który zakładam, że jest wam znanym tekstem. Chodziło z listu do Hebrajczyków. Myślę też, że nieraz cytowany, przy różnych okazjach słyszany. Powiedzcie natomiast, jak wy w waszym odczuciu zdefiniowalibyście wiarę? Czym jest wiara? Ja nie mówię o tym, żebyście teraz myśleli w tych kategoriach odnoszących się do Pisma Świętego, tak? Ale po prostu, czym jest wiara? Wiara wydaje się towarzyszy każdemu człowiekowi w różnych okolicznościach życia. Czym jest wiara? Zaufanie w to, co ktoś mówi. Okej. Poznawanie. Zaufanie, poznawanie. A w jakim sensie poznawanie? To znaczy, jeżeli przyjmiemy, to później poznajemy. Więc ja mówię o poznawaniu Jezusa na przykład. Okej. Skupili się tak na Jezusie. Okej. W takim szerszym znaczeniu też jest takie silne przekonanie o czymś, o tym no, nie tyle wiedza, bo wiedza ma pewne jakieś podstawy, znaczy wiara też ma podstawy, ale to nie jest coś, co przyjmujemy w całości i mamy na to dowody takie stuprocentowe, tylko silne przekonanie na jakiejś podstawie nawet nie zawsze będzie pełne. Okej, z tego co mówicie, tak naprawdę, nawet tak ogólnie, jeżeli patrzyliście, to zauważam, że wasza definicja wiary jest bardzo podobna tej, którą znajdujemy w liście do Hebrajczyków. Ale to dobrze, widocznie zgadzacie się z tą definicją wiary w różnych aspektach życia. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Hebrajczyków na 11 rozdziale. Konstrukcja 11 rozdziału listu do Hebrajczyków wydaje się bardzo specyficzna, ponieważ na samym początku odnajdujemy definicję wiary, tej biblijnej wiary. Natomiast kolejne wiersze będą mówić, pokazywać przede wszystkim ludzi, którzy tą wiarą się kierowali. Tak więc mówiąc o tej biblijnej wierze i jednocześnie patrząc na ludzi, którzy nią się kierowali, możemy odnaleźć w życiu tych ludzi to, czym ta biblijna wiara powinna się charakteryzować. Natomiast chciałbym, żebyśmy przeczytali może od samego początku jeszcze raz ten wiersz. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak? My na podstawie Słowa Bożego możemy spodziewać się spełnienia na przykład różnych obietnic. My wierzymy w to, że Chrystus niebawem przyjdzie. My jeszcze nie widzimy tego, tak? Możemy widzieć ewentualnie pewne znaki, ale to też przyjmujemy wiarą, no bo zostało to objawione w Piśmie Świętym. I później od razu wiersz drugi mówi, że wszak jej zawdzięczają, czyli tej wierze przodkowie chlubne świadectwo. Później będziemy czytać, później cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków będzie wypełniony ludźmi, którzy tą wiarą się kierowali. Ale zanim to wiersz trzeci mówi, że przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane Słowem Boga, tak iż to, co widziane, nie powstało ze świata zjawisk. Nikogo z nas nie było przy stworzeniu świata. Natomiast możemy wiedzieć, jak powstawało i ile trwało powstanie świata, jeżeli przyjmujemy za wiarygodny ten opis, który jest zawarty w Biblii. Tak? To jest wiara. Ale ciekawym jest to, że zostało tu użyte pojęcie, że przez wiarę poznajemy. My przez wiarę poznajemy, że coś jest prawdą. Wiara decyduje o tym, że my poznajemy, co jest prawdą. Ta wiara oparta na Słowie Bożym. To jest bardzo ciekawe, ponieważ my nie musimy być jakimiś naukowcami, żeby stwierdzić, ile nie musimy badać, przez ile świat powstawał. Tak? Możemy być, mówiąc przysłowiowo, zwykłymi lajkami w tej sprawie, ale możemy z całą pewnością powiedzieć, że ile trwało stworzenie świata.
Ale mamy też, no i oczywiście z tym się wiąże też jedna z naszych doktryn, tak? Sabat, siódmy dzień. Ale zobaczcie też, że mamy inne zasady wiary, których też nie do końca jesteśmy w stanie do końca zrozumieć, a mimo to w nie wierzymy. Słowo Boże pokazuje, że jest Bóg w trzech osobach. Nie wiem, jak, czy próbowałeś sobie to kiedyś wyobrazić, jak to może być, jak to może wyglądać. Jest jeden Bóg, a jednak trzy osoby. Niektórzy nie potrafią sobie tego wytłumaczyć i dochodzą do wniosku, że na przykład jedna z osób bóstwa nie jest tak naprawdę Bogiem. Jak wytłumaczyć to, że Jezus, a przecież wierzymy, że jest Bogiem, jednocześnie posiadał naturę ludzką. Jak można być jednocześnie Bogiem, a jak jednocześnie człowiekiem? Ale przecież wierzymy w to. Więc w Słowie Bożym są pewne sprawy, które Biblia pokazuje i daje dowody na to, żebyśmy mogli uwierzyć. Natomiast nie zdradza wszystkiego. Ktoś kiedyś powiedział, i to było bardzo trafne, że czytając Słowo Boże, tyle ile potrafisz, przyjmij rozumem, resztę przyjmij wiarą. Wiersz 6 w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków powie, że bez tej wiary nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. To jest bardzo ciekawe, ponieważ mówimy o biblijnej wierze i Biblia od razu zakłada, że ktoś przystępując do Boga musi wierzyć, że On istnieje. Czy nie słyszeliście ludzi, którzy mówią, jeżeli Bóg by mi pokazał jakiś cud, że On istnieje, to bym uwierzył w Jego istnienie? Nie wiem, czy wy takich spotkaliście, ja takich spotkałem. Natomiast Biblia pokazuje, że tak naprawdę przystępując do Boga, ty już powinieneś mieć pewną wiarę w to, że On istnieje. I to jest bardzo ciekawe, bo ja nie będę tego otwierać, ale kiedy byśmy otworzyli pierwszy rozdział listu do Rzymian, tam przeczytamy o ludziach, którzy nie uwielbili Boga jako Boga. Natomiast mieli dostateczne możliwości, żeby poznać to, po pierwsze, że Bóg istnieje, a po drugie, jakim jest Bogiem. Mogli poznać poprzez Jego dzieło. Poprzez na przykład stworzenie. Ale oni tego nie zrobili. Tak więc Biblia pokazuje, że Bóg stwarza możliwości poznania tego, że On po pierwsze istnieje i daje możliwości poznania, jakim jest Bogiem. Co nie zmienia faktu, że my od razu wszystko będziemy rozumieć. Ale Bóg daje na tyle dowodów, żebyśmy mogli się przekonać, że On istnieje i mieli też pewność co do tego, jakim jest Bogiem. I to jest bardzo ważne, no bo tak jak przeczytaliśmy, bez takiej wiary nie można się podobać Bogu. Ale co jest jeszcze w tym tekście, na co chciałbym zwrócić uwagę? Zobaczcie, że musi uwierzyć ten, kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje, ale też, że nagradza tych, którzy Go szukają. Jak wy rozumiecie szukać Boga? Szukaliście Go kiedyś? No, poznawanie to jest właśnie poznawanie, to jest takie szukanie Boga. Okej. Też to poznawanie powinno nas prowadzić do czego? Do czynienia czego? Do czynienia Bożej woli, tak? Poznawanie Chrystusa powinno nas prowadzić do wykonywania Jego woli w naszym życiu. Zastanawiam się, ile w ostatnim czasie, w minionym tygodniu, poświęciliśmy czasu, żeby szukać Boga w modlitwie. Ile czasu poświęcamy, żeby Go tak naprawdę szukać, żeby Go poznawać, żeby wiedzieć, jaka jest Jego wola, żeby szukać sposobów na to, jak swoje życie dostosować do tej woli. Ale tak naprawdę nie o tym chcę dzisiaj mówić. Tak tylko zahaczyłem o ten tekst. Ponieważ jest to pewien wstęp, żeby nawiązać do człowieka, który tak naprawdę w swoim życiu szukał Boga.
jest to człowiek, który jest, którego życie jest scharakteryzowane też w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. A jest nim Mojżesz. Kim był Mojżesz? Co możecie powiedzieć o Mojżeszu? Żydem. No okej, w porządku. Żyd wychowywany przez... Na dworze Faraona. Czy myślicie, że Mojżesz wychowywany na dworze Faraona cieszył się jakimś szacunkiem, poważaniem? Wśród Żydów, czy wśród poddanych Faraona? Czy dworza Faraona? I wśród tych, i wśród tych. Dużo zazdrości, dużo strachu. Okej. Że on był wychowywany jako adoptowany z córki Faraona. Więc to, że na dworze to jest jedna rzecz, a nie jak jakiś sługa. Tylko z racji tego, że był traktowany jako syn Faraona. Nawet jeśli myśleli o nim w różny sposób, no to tak prawnie wymagany był szacunek w stosunku do niego. Nikt nie mógł podejść i go zwyzywać na przykład, no bo on był na pewnym poziomie. Tak, ale wydaje się też, że z racji swojej pozycji w społeczeństwie można spodziewać się, że Mojżesz też nabywał pewnych kwalifikacji do pełnienia później odpowiedzialnych funkcji. Tak? On miał być następcą faraona. Tak. Szkoła wojskowa odpowiednio przeszedł. Więc szacunek, szczególnie wśród ludzi, wśród których obracał się tak na co dzień, a dostatnie życie na pewno, wiedza, tak, jakieś poważanie, władza, dokładnie. Wydaje się, że są to wartości, do których taki przeciętny człowiek chciałby dążyć w swoim życiu. Mógłby się zachłysnąć. No dokładnie. Przecież nie brakuje dzisiaj ludzi, którzy są w stanie zrobić okropne rzeczy po to, żeby tylko mieć władzę. Bo władza daje możliwości, których nie miałbym bez tej władzy. Natomiast ktoś patrząc na życie Mojżesza scharakteryzował jego życie. I w 11 rozdziale zawarł taką kwintesencję co do życia Mojżesza. Czym to życie tak naprawdę było kierowane, czym się kierowało, jakimi motywacjami. Chciałbym, żebyśmy o tym przeczytali. Wierszu, od wiersza 24. Czytamy, że ten Mojżesz, kierując się tą biblijną wiarą, kiedy dorósł, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona i wolał raczej znosić uciski wespół z ludem Bożym, aniżeli zażywać przemijającej rozkoszy grzechu, uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu, skierował bowiem oczy na zapłatę. I później wiersz 27, przez wiarę, jeszcze do niego wrócimy. Ale chciałbym, abyśmy teraz coś zauważyli. Czytamy w 11 rozdziale do Hebrajczyków, jest to typowe, że ktoś przez wiarę zrobił to czy tamto. I tutaj dochodzimy do momentu, w którym jest napisane, że przez wiarę Mojżesz nie zgodził się, tak? Podjął pewną decyzję, nie zgodził się z tym, aby go nazywano synem córki Faraona. I później kolejne wiersze, to jest do 26, będą bardziej precyzować tę sytuację. I dopiero wiersz 27 pójdzie dalej i powie, że przez wiarę on znowu czegoś dokonał. Jest to tyle istotne, ponieważ wiersz 25 i 26 będzie bardziej charakteryzować wiersz 24. Będzie zdradzać więcej szczegółów. I zobaczcie, że kiedy jest napisane, że przez... że nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona, to później jest kolejny szczegół. Jest powiedziane i wolał raczej znosić uciski. W tym samym czasie. Tak? W tym samym czasie, kiedy zdecydował, żeby go nie nazywano synem córki Faraona. W tym samym czasie uznał hańbę Chrystusa za większe bogactwo. I w tym samym czasie skierował swoje oczy na zapłatę. I mówię o tym,
przedstawiam to w taki sposób po to, ponieważ teraz to trochę odwróciłem. Zobaczcie wiersz 26. Jest napisane... Chciałbym, żebyśmy to dobrze zauważyli. Jest pewien tekst. Później kolejne teksty, autor zaczyna pogłębiać tą myśl. I dochodzimy do zdania, które mówi, skierował bowiem oczy na zapłatę. Jest to ostatnie, taka ostatnia myśl, tak? Pogłębiająca ten tekst. Że nie zgodził się, aby go zwano synem córki Faraona. Natomiast jest to napisane w wierszu 26. Jest tam napisane, że uznawszy hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. I później jest powiedziany powód tego. Dlaczego Mojżesz uznał za większe bogactwo hańbę Chrystusową niż skarby Egiptu? Zobaczcie w tym samym wierszu. Bo skierował oczy na zapłatę. I jeżeli rozumiemy to sposób, w jaki autor to chce przedstawić, to możemy powiedzieć, ja nie mam prezentacji, szkoda, ale przedstawić to w trochę innej kolejności. Mianowicie, po pierwsze, Mojżesz skierował swój wzrok na zapłatę. Skutkiem tego było to, że uznał hańbę Chrystusową za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Następnie, dlatego, że to zrobił, to wolał znosić uciski wespół z ludem Bożym. I dlatego, że wolał znosić uciski wraz z ludem Bożym, nie zgodził się, by go zwano synem córki Faraona. A to znaczy, że cała decyzja Mojżesza i wszystko to, co Mojżesz robił, cała jego motywacja wypływała stąd, że Mojżesz skierował swój wzrok na zapłatę. I wierzę, że w taki sposób autor przedstawia to w 11 rozdziale listu do Hebrajczyków. Powiedzcie mi, co to znaczy skierować swój wzrok na zapłatę, na jakąś nagrodę? Ja nie mówię teraz w kontekście Mojżesza, ale ogólnie, co to znaczy skierować swoje oczy na zapłatę? Czy bylibyście się w stanie zgodzić, że jest to tak naprawdę skoncentrowanie całej swojej uwagi? Na korzyści. Na pewnej korzyści. Tak. Później czytamy o tym, że kiedy skierował swój wzrok na zapłatę, no właśnie, jeszcze tutaj odnosząc się do Mojżesza. Co było dla Mojżesza tą zapłatą? No jak myślicie? Bo przyszłe, ale zbawienie w Jezusie Chrystusie. Tak. Przyszło. On to już wiedział o tym, że w Jezusie Chrystusie może być zbawiony, może być szczęśliwym. Natomiast nie obchodziło go to, co po drodze, co traci. To było niczym dla niego, to, co traci. Tak, w porównaniu z tym, co miało czekać. Co zyska, będąc wierny Chrystusowi. Wcześniej powiedzieliśmy sobie, że Mojżesz był osobą, która szukała Boga. I zobaczcie, że osoba, która szuka Boga szczerze, całym sercem, jej duchowy wzrok będzie się wyostrzał. Będzie rozumieć więcej rzeczy, będzie rozumieć, co jest Bożą wolą, będzie rozumieć bardziej Boży charakter, będzie rozumieć pomiędzy tym, co jest właściwe, a co nie. Ponieważ szuka Boga. Mojżesz był taką osobą, dlatego mógł skierować swój wzrok na zapłatę. Jego duchowy wzrok był wyostrzony, dlatego mógł powiedzieć, że w porównaniu z tą chwałą, która go czeka, to, co teraz jest, jawi się jako nic. Ale tutaj jest też powiedziane, że on uznał, tak? On uznał. No właśnie, on skierował swój wzrok na zapłatę i powiedział, aha, jest coś lepszego. Przekalkulował, dokładnie tak. Czym jest ta hańba Chrystusowa? W tym tekście. Co to jest? Przecież Chrystusa jeszcze wtedy nie było. Uznanie Boga za Zbawiciela, bo uznanie Boga w ogóle. Okej. Okay. Podporządkowanie się. Tak, bo to pewnego rodzaju przyznanie się do Bożych zasad.
Zresztą przed moim rzeszem były osoby, które też tą hańbę znosiły. Mamy na przykład Noego, który jest wyśmiany wśród swojego pokolenia, a Józefa, który jest sprzedany do niewoli. Ci, którzy chcieli iść za Bożymi zasadami, znosili tą hańbę Chrystusową. I dalej jest napisane, że on wolał znosić uciski z ludem Bożym. Tak? To była jego decyzja. On powiedział, jeżeli tak się sprawy mają, no to ja wolę. To jest moje pragnienie, żebym... Czy moja decyzja chce znosić. I zobaczcie jeszcze jedno. Tam w tym tekście jest powiedziane, że on wolał znosić niż zażywać. Jest to użyte, powiedziane w czasie jakby takim ciągłym. Tak? On ciągle mógł zażywać tej rozkoszy, albo ciągle mógł znosić tą hańbę Chrystusową. Możesz powiedzieć, ja wolę nawet przez całe życie znosić to ciągle, nie jakieś jedne upokorzenie, ale ciągle, niż zażywać tej rozkoszy grzechu. W wyniku tego powiedział nie, ja nie chcę dłużej być w takim środowisku. Ja nie chcę się przyznawać do tej religii, która tu jest i do pewnego rodzaju bałwochwalstwa, które miało miejsce tam wtedy w Egipcie. I zobaczcie, że to wszystko było motywowane tym, że Mojżesz skierował swój wzrok na zapłatę. Ilu jest dzisiaj ludzi, a myślę, że nie brakuje, którzy powiedzą, przecież nie pójdę za Chrystusem, bo straciłbym to i tamto i tamto. Straciłbym reputację. Natomiast Mojżesz przekalkulował, ale to, co pozwoliło mu podjąć decyzję, to było to, że Mojżesz powiedział, ja patrzę na zapłatę. Ja nie patrzę na to, co ja stracę. Ja nie patrzę na cierpienie, ale ja patrzę na zapłatę. Tak swoją drogą, ile dalibyście, jaką kwotę dalibyście za nadzieję? Wyobraźcie sobie, że jesteście w trudnej sytuacji. Zresztą może część z was nie musi sobie wyobrażać. Pewnie są tu osoby, niektóre znacznie starsze ode mnie, byliście nieraz w trudnej sytuacji, może nawet beznadziejnie. Ile w takiej sytuacji byście zapłacili i dali, żeby mieć chociażby nadzieję? Beznadziejnie wszystko. Już nawet nie jakiś sposób wyjścia z problemu, ale samą nadzieję na to, że da się z niego wyjść. Dzisiaj wielu ludzi ginie z powodu braku nadziei. Nie widzą wyjścia z pewnej sytuacji. Ale ja tego nie odnoszę tylko dla ludzi spoza naszego kościoła. Ponieważ ktoś, kto jest chrześcijaninem, może także nie mieć nadziei i umierać duchowo. Odnosząc się do tej pierwszej grupy ludzi, tych, którzy może, nie wiem, nie mają nadziei, którzy żyją, powiedzielibyśmy, w świecie. Mojżesz miał bogactwo, szacunek i wydaje się, jakby był człowiekiem sukcesu. Jednak to mu nie kupiło nadziei. Ponieważ Mojżesz przekalkulował i ulokował swoją nadzieję na Chrystusie. Powiedział, to jest coś lepszego. Ja chcę za tym iść. To było jego nadzieją. A co z ludźmi, którzy przychodzą do kościoła i przecież mówimy o tyle o nadziei, no bo Chrystus się zbliża. Czy można jednocześnie wiedzieć, że Chrystus się zbliża i jednocześnie czuć się beznadziejnie i czuć, że się duchowo umiera? Wiecie, co jest ciekawe, że zanim zaczął się 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, w 10 rozdziale jest powiedziane do tych, którzy poszli za Chrystusem. Są skierowane słowa do tych, którzy poszli za Jezusem. Natomiast wydaje się też, że spotkały ich różne trudności z tego powodu. Najprawdopodobniej byli to ludzie, którzy doświadczyli prześladowań. I w 10 rozdziale autor powie do nich w wierszu 32: przypomnijcie sobie dni poprzednie, kiedy po swym oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami.
Czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też gdy wiernie stali się przy tych, z którymi tak się obchodzono. Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majątność lepszą i trwałą. A później im powie, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. A Mojżesz był przecież osobą, która skierowała swój wzrok na zapłatę. I później powie, bo jeszcze tylko, wiersz 37, bo jeszcze tylko mała chwila przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie, lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza miała w nim upodobania. Wierzę, że wszelkie kazanie, które mogliśmy usłyszeć, wszelką posługę, którą mogliśmy wykonać i całe nasze chrześcijańskie doświadczenie będzie się skupiać właśnie do tego, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I autor mówi, wiecie co? Wy przechodzicie ciężki czas, ale nie porzucajcie waszej ufności, ponieważ poza tym nie ma nic. I później powie w wierszu 39, lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Więc autor powie, o nie, poza Chrystusem nie mamy niczego, więc mimo wszystkiego będziemy za Nim szli i my się nie chcemy cofać. A później jest dopiero 11 rozdział listu do Hebrajczyków. My się nie cofnęliśmy, ale zachowaliśmy wiarę. Później jest definicja wiary i ludzie, którzy kierowali się tą wiarą. I tak dochodzimy do Mojżesza. Co z ludźmi, którzy są może w naszych kręgach, może nawet nie adwentystycznych, ale chrześcijanie, a nieraz może przechodzą beznadziejne sytuacje. Wierzę, że to poselstwo jest dalej aktualne i słowa tego poselstwa są takie same. Nie porzucajcie waszej ufności, która ma wielką zapłatę. Nie koncentrujcie się na trudnościach, ale koncentrujcie się na zapłacie. W Nim złożyliście nadzieję w Chrystusie. Nie przekreślajcie tego, co było dotychczas, ale idźcie za Chrystusem pomimo wszystko. Koncentrujcie się na zapłacie. Chciałbym jeszcze na kilka chwil przejść do kolejnego wiersza z 11 listu do Hebrajczyków. Kiedy mówimy o Mojżeszu, tam znowu czytamy, że on przez wiarę coś zrobił. Mianowicie wiersz 27 mówi, że przez wiarę opuścił Egipt, nie ląkszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Otóż Mojżesz podjął decyzję. I z tą decyzją wiązały się konkretne konsekwencje. On opuścił Egipt. Dzisiaj ktoś akceptuje Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ale życie toczy się swoim torem. Przychodzą pokusy, trudności, czasem nawet zbyt wielki dostatek. Jak te nasze życie chrześcijańskie później wygląda? Jak wyglądało życie chrześcijańskie Mojżesza, który podjął decyzję, aby iść za Chrystusem? Czytamy, że on się trzymał niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Powiedzcie mi, jak można się trzymać kogoś, kogo się nie widzi? Nie złapiecie go ani za rękę, ani za nogę, ani za kawałek ubrania. Przekonanie. Przekonanie i ten głos, który słyszymy. Trzymimy się wiarą. Gdyż wierzę, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Wiara jest przekonaniem. Tak. Tylko właśnie jak to zrobić? Jak wy się przyjmiecie na co dzień Chrystusa? Tak praktycznie, co robicie? Czy może... Okej. Okay. Wyobraźcie sobie, że teraz macie przed sobą osobę, która chce wiedzieć, jak się ma trzymać niewidzialnego, bo mówi, chce tak jak Mojżesz trzymać się niewidzialnego. Co byście powiedzieli takiej sobie? Co ona ma zrobić? Takiego praktycznego. Modlitwa jest za złą odpowiedź. Okej, modlitwa, co jeszcze? W każdej chwili można to robić, natomiast czytanie Pisma Świętego, no, czas trzeba mieć to Pismo, natomiast modlić się możemy zawsze, w każdej chwili. Mhm. I zwracać się do Boga o pomoc. Co?
tego jeszcze za chwilę wrócimy, bo często się tu powtarzało o rozmowa, modlitwa. Natomiast zobaczcie, ten wiersz 27 z 11 rozdziału, on też jest umiejscowiony w konkretnym czasie. Mojżesz opuszcza Egipt. I później wiersz 28 mówi o kolejnym wydarzeniu, że przez wiarę obchodził Paschę. Kiedy on obchodził Paschę? W jakim to było czasie? To było... on opuścił Egipt, tak? A później obchodził Paschę. Wiersz 28 mówi. Więc wtedy, kiedy on się trzymał niewidzialnego, ja nie mówię, że to tylko oznacza ten czas, ale przede wszystkim ten czas, to jest czas, kiedy Mojżesz był gdzie? Poza Egiptem. A jak opuścił Egipt, to czym się Mojżesz zajmował? Rozmyślanie. Dokładnie. I zobaczcie, że to był czas, w którym Mojżesz miał się nauczyć trzymać niewidzialnego tak, jakby go widział. Kiedy był sam... 40 lat. Dokładnie. Mojżesz ucieka z Egiptu. Co jest ciekawe, duch proroctwa mówi o pewnych... podsuwa pewne myśli. On mówi... Ellen White opisuje ten moment i mówi, że Mojżesz, kiedy zabił Egipcjanina, zresztą jest to potwierdzone biblijnie, bo później Szczepan powie, oni myśleli, że Bóg sądził, że oni zrozumieją, że Bóg przez niego chce im dać wyzwolenie, ale oni nie zrozumieli. Odnosząc to do tego czasu, kiedy Mojżesz zabił Egipcjanina, Mojżesz powiedział, no dobrze, trzeba coś zrobić, trzeba wyzwolić ten lud, to jest wybrany Boży lud, ale sposoby, w jakich chciał to zrobić, nie były Boże. Ale zobaczcie, że przecież Mojżesz zdecydował już, żeby iść za Chrystusem. Czy to nie jest tak, że my nieraz chcemy iść za Chrystusem, ale nieraz nasze drogi nie są tymi Bożymi drogami. My chcemy coś działać na przykład misyjnie, tak? Ale niekoniecznie środki, z jakimi chcemy to osiągnąć, to są Bożymi sposobami. Chcemy, żeby na przykład ktoś w naszej rodzinie poznał Słowo Boże, ale jednocześnie to nie jest jakieś... nie wiem, tłuczenie komuś do głowy, sabat jest święty, sabat jest święty. Może Bóg ma jakieś inne sposoby. I tak było w przypadku Mojżesza, ale Mojżesz, żeby mógł to zauważyć, a przede wszystkim, żeby mógł się nauczyć współpracować z Bogiem, musiał nauczyć się Go trzymać. I zobaczcie, to jest bardzo ważne, żebyśmy rozumieli czas, bo tutaj też Wujek wspomniał o tym, że on 40 lat spędził w taki sposób. 40 lat to jest, ja mam 21, więc... rozumiecie, to jest bardzo duży okres czasu. Ale jest napisane, że Mojżesz przez ten cały czas trzymał się niewidzialnego. I zobaczcie, że Mojżesz mógł się go tylko dlatego tak trzymać. Że Bóg, tak jak powiedzieliśmy w apelu, był Bogiem wiernym. W każdej sytuacji Mojżesz mógł na nim polegać. Dokładnie. I zobaczcie ten obraz. Mojżesz zajmuje się na co dzień, różne zajęcia ma. Ale w każdej tej sytuacji Bóg jest zaraz obok niego. I Mojżesz w ten sposób uczy się na nim polegać. Na jego sile, nie na swojej. I Mojżesz stara się, no właśnie, trzymać tego, który jest niewidzialny. Jeżeli dwie osoby przeżywają przez długi czas jakieś wspólne doświadczenia. Co się po jakimś czasie prawdopodobnie między nimi wytworzy? Więź. Wytworzy się więź. Dokładnie. I zobaczcie, że 40 lat to nie było tak, ja sobie nie wyobrażam, że Mojżesz poszedł tam pas jakieś stada i on zawsze miał aż tak wielkie zaufanie do Boga. Nie było żadnych turbulencji w jego więzi z Bogiem. Ale poprzez to, że Bóg był wierny, to on kształtował wiarę Mojżesza. Zresztą, jeżeli popatrzymy na nasze więzi w rodzinie czy gdziekolwiek, to przecież one nie składają się tylko z dobrych doświadczeń, prawda? Czy nie jest tak, że nieraz to właśnie te trudne doświadczenia jeszcze bardziej zespalają coś? Spalają więź.
I zobaczcie, że kiedy Bóg po tych 40 latach powołał Mojżesza, on mówi, idź i wyprowadź swój lud. A Mojżesz mówi, ja już nie chcę. Ja już nie potrafię. Na początku mówił, ja to zrobię, ja wiem jak. A później mówi, ja nie potrafię. Ale zrobił to. Oczywiście też przez Boże zapewnienie, że Bóg będzie z nim, ale Mojżesz się nauczył już polegać na Bogu. Wytworzyła się pewna relacja między nim a Bogiem i on wiedział, że on może na nim polegać. Zaufanie. Było tu powiedziane o modlitwie. Opowiem wam jednominutowe, dwuminutowe doświadczenie, bo więcej nie chcę przeciągać. Ale moja mama opowiadała mi jakiś czas temu, kilka dni temu, jak z koleżanką rozmawiała i rozmawiali na temat Pisma Świętego, różnych kwestii z nim związanych i między innymi mówiła o modlitwie, że to jest taka rozmowa z Bogiem. I wiecie, ja się zgadzam z tym, że możemy się otworzyć przed Bogiem, że to jest taka rozmowa. Ale chcę też zwrócić waszą uwagę na coś. Przed kim się bardziej otworzycie? Przed osobą, z którą macie więź, czy przed osobą, której nie znacie? Dokładnie. I widzicie, ja nie chcę powiedzieć, że to jest coś błędnego, jeżeli my komuś powiemy, słuchaj, możesz otworzyć swoje serce przed Bogiem, bo akurat może to pomóc temu człowiekowi. Ale chcę też zwrócić uwagę na to, że taki człowiek, jeżeli nie chce otworzyć swojego serca przed Bogiem, to nie dlatego, że on nie chce pomocy, ale dlatego, że on nie zna Boga. I on nie ma z nim więzi. Opowiadać jakiemuś bóstwu, z którym nie miałem nigdy do czynienia, swoje problemy, a on się zainteresuje nimi, a on pomoże. Czy nie jest tak, że nieraz w relacji jedna osoba się zamyka przed drugą, bo mówi, a co ja ci będę mówić? I co to pomoże? Ale jeżeli nauczą się polegać na Bogu, będą Go znać i będą wiedzieć, że Bóg jest wierny i ich nigdy nie zawiedzie, to jak myślicie, jeżeli później będzie jakiś problem, to nie pójdą do Niego? Albo przynajmniej, czy wtedy nie jest dużo łatwiej otworzyć się przed Bogiem? Wiecie, co jest ciekawe w byciu wiernym? Że kiedy jest osoba, która jest wierna w relacji, to jest to osoba, przed którą możesz być sobą. I nie musisz udawać. Nie musisz tworzyć maski świętego, ale możesz być sobą. I wtedy, kiedy ludzie poznawają Boga jako Boga wiernego i rozumieją, że nie muszą przed Nim udawać, bo Bóg wie, że wszystkie potrzeby ich serca i chce ich poprowadzić w lepsze jutro, to wtedy dużo bardziej skłonni są przestrzegać Jego przykazań. Oczywiście to są jakieś moje, spostrzeżenia. Ja nie chcę teraz powiedzieć, że tak jest na pewno. Nie chcę wam mówić, tak jest w relacjach. Nie jestem jakimś specjalistą. Ale z różnych doświadczeń takie mam spostrzeżenia. I też zmierzając do końca. No właśnie, chciałbym wam przeczytać pewien fragment z książki Bohaterowie Wiary od pastora Władysława Poloka. Posłuchajcie. Jest tu mowa o ludziach, którzy nawet ginęli za swoją wiarę. Ale też na coś chciałbym zwrócić waszą uwagę. Jest powiedziane o tych, którzy oddawali swoje życie. W kontekście 12 rozdziału listu do Hebrajczyków, swoje życie za wiarę, jest napisane, ci, którzy w minionych wiekach ginęli, których nierzadko oskarżano o spychanie świata w zgubną przepaść, mogli tego uniknąć, ale pod jednym warunkiem, rezygnacji z zasad, którym ślubowali wierność. Czy od tamtych czasów coś się zmieniło? Wielu ludziom wydaje się, że tak. Żyjemy w czasach dialogu, ekumenizmu, poszukiwania jedności. Jedność i pokój są dziełem Boga i jako takie powinny znaleźć się w życiu Jego naśladowców. Apostoł Paweł napisał, jeżeli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Czy jednak jest możliwe budować jedność i pokój za cenę ustępstw, kompromisów, rezygnacji z prawdy, która raz na zawsze została przekazana świętym? Gdy spojrzymy w przyszłość, jawi się naszym oczom groźne niebezpieczeństwo. Generał Pott powiedział, że bał się dnia, kiedy jego armia zbawienia stanie się potęgą. Rosła ona w siłę w obliczu przeciwności drwin, szyderstw i ataków.
Niech i to będzie dla nas przestrogą. My także składamy się z ciała i krwi. Niech popularność, jedność i pokój nie będą splamione rezygnacją z zasad, w obronie których przelano morze łez i krwi. Jeśli tak miałoby być, to należy raczej znosić uciski bez ludem Bożym, uznawczy hańbę Chrystusa za większe bogactwo niż skarby Egiptu. Nie sądzicie, że oddawanie życia za zasady, nawet właściwe zasady, jest dużym poświęceniem? Ludzie ci byli gotowi to zrobić. Ale wiecie, ja się zacząłem zastanawiać, bo mówię, przecież w dzisiejszych czasach ludzie mają mieć prawo mieć różne przekonania. Tak? My studiujemy Słowo Boże, wiemy, że na przykład sabat jest święty, ktoś inny może mieć inne przekonanie. W porządku. Co decyduje o tym, że ja jestem w stanie oddać nawet życie za sobą? Czy to jest moja gorliwość w poświęceniu się zasadom? Czy tak naprawdę ja nie chcę opuścić tego, który był mi wierny, bo wiem, że złamanie tego przykazania to będzie oznaczało wyrzeczenie się. W zasadzie ostatni punkt, o którym chciałem powiedzieć, to to, że ja mam bardzo duży szacunek, jeżeli czytam o ludziach, którzy byli w stanie oddać życie za zasady wiary. Natomiast jednocześnie wiem, że żeby mieć takie poświęcenie, że takie poświęcenie jest rzadkością. I jeżeli ja patrzę na siebie i mówię, ja nie byłbym w stanie raczej oddać życia za coś, jak być taką osobą, to ja wiem, że osoby, które mi tylko mówią, no bo wiesz, bo sabat jest święty, bo musisz wytrwać, no to mi raczej nie pomoże. No bo ja chcę wytrwać, tylko jak to zrobić, jak nie jestem taki. I doszedłem do wniosku, że zasady są dobre, ważne i mają swoje miejsce. Natomiast same zasady nie mogą uleczyć naszego serca. A jedynie uleczone serce, dotknięte Bożą łaską, może być tak bardzo poświęcone, że jest w stanie nawet oddać swoje życie. Pamiętacie przykład, kiedy do Jezusa przychodzi cudzołożnica i oni mówią, no gdyby on wie, kim jest, co on robi, tak? A on mówi, komu wiele przebaczono, tym będzie wiele miłował. Zobaczcie, on mówi o stanie jej serca. I on mówi, widzicie, w jej sercu teraz coś się stało, ponieważ jej przebaczono. I dlatego, że jej przebaczono, to ona będzie jednym z najgorliwszych moich wyznawców. I wiedział, co mówi. I wiedział, co mówi. To nie ciągłe moralizowanie tej osoby i mówienie przez faryzeuszów, słuchaj, to co robisz, to jest złe, bo ona o tym wiedziała. Tylko wiecie, to jest ciekawe, bo ludzie nieraz robią złe rzeczy z różnych powodów. I wydaje się, że my chcemy, żeby inni zrozumieli, z jakich powodów my robimy coś złego, a nie oceniali jedynie skutek tego, że w naszym sercu coś jest nie tak. Ja nie mówię, że tu tak jest, nie mówię, że gdziekolwiek tak jest, ale wyobraźmy sobie sytuację, że przychodzimy tutaj. Sabat jak każdy inny. W przeciągu tygodnia różne doświadczenia każdy z nas przeżył. Wychodzi pastor, kaznodzieja, mówi o tym, że powinniśmy się miłować, kochać i służyć Chrystusowi. My to wiemy, ale w naszych sercach jednocześnie jest pełno goryczy, bólu, może dumy i nie wiemy, co z tym zrobić. Ale siadamy tutaj, zgadzamy się, że to, co powiedział pastor, było właściwe. I co robimy później? Idziemy do domu i znowu staramy się być dobrymi, uprzejmymi, nie zawodzić innych.
I tak mijają lata i okazuje się, że wiele naszych potrzeb, naszego serca gdzieś tam nie zostało zaspokojonych po drodze. I my już nawet nie myślimy o tej goryczy, która może być w naszym sercu. No bo przecież to było 10 lat temu. Ja już o tym zapomniałem, o jakimś przykrym wydarzeniu. Co nie zmienia faktu, że Jezus patrzy na te serce i mówi, tam coś jest. Później mamy problemy w życiu duchowym i mówimy, jak to jest, że ja nie umiem się poświęcić. Jak to jest, że ja nie umiem kochać. A jaki jest stan twojego serca? To jest bardzo odważne, no bo kto może powiedzieć, jaki jest stan jego serca? Generalnie nikt, ale Jezus może i on to widzi. Ale to co chciałbym, żebyśmy zauważyli, mówię o tym dlatego, bo są to pewne kwestie, które no nie da się wyleczyć tym, jeżeli ktoś tylko nam mówi, co powinniśmy robić. Musi zadziałać Boża łaska, żeby to serce zostało uleczone. I kiedy to serce zostanie uleczone, to serce będzie wierne. I podsumowując, to co powiedzieliśmy o Mojżeszu. Mojżesz podjął decyzję, bo skierował swoje oczy na zapadę. Ale kiedy podjął decyzję, trzymał się niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. Za Mojżeszem poszły radykalne kroki. Za decyzją Mojżesza poszły radykalne kroki. Radykalne postępowanie. On opuścił Egipt. I nauczył się trzymać niewidzialnego tak, jak gdyby go widział. I stworzył z nim relację. I dlatego, że z nim stworzył relację, to później, dlatego, że Bóg w jego doświadczeniu okazał się wiernym, to i Mojżesz mógł być wiernym w dziele, do którego Bóg go powołał. Przez 40 lat Bóg szkolił Mojżesza, 40 lat, kawał czasu. I nie śniło mu się, że kiedyś wróci do Egiptu, a jednak to się stało. My dzisiaj nie wiemy, do czego Bóg nas może przygotowywać, do jakiego doświadczenia. Czy warto jest cierpieć przez lata, żeby jednej osobie tylko, chociażby jednej osobie raz w życiu dać nadzieję przez 5 minut? Ale to całe twoje doświadczenie może innej osobie przez te kilka minut dać doświadczenie, nadzieję na całe życie. Nie wiem, czy kalkulujecie i myślicie, że warto. Ja nie chcę wam powiedzieć, tak, warto. Niekoniecznie. Możecie się zastanowić. Ale wiem, że wiara, która prowadzi nas do poznania zasad, która z pewnością tego, czego się spodziewamy i przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy, powinna nas przede wszystkim prowadzić do poznania tego, który dał te zasady. Powinna nas przede wszystkim prowadzić do więzi z tym, który jest, chociaż go nie widać. I to ta więź powinna nas uczynić wiernymi. I dałby Bóg, żebyśmy mieli właśnie z Nim taką relację, żebyśmy potrafili tą relację tworzyć, no i też innym pomagać w tworzeniu tej relacji, pokazywać, jaki jest Bóg. Aby On nas w tym błogosławił. I ja życzę wam i sobie, abyśmy na każdy dzień potrafili tą relację z Bogiem budować, abyśmy potrafili ją utrzymywać. Abyśmy dzięki tej relacji mogli być wiernymi, jak Bóg sam jest wierny. Amen. Amen.